Halo, halo. Dzień dobry. Z tej strony pomidorowy.pl. Witam was w trochę nietypowym rozpoczęciu odcinka. Otóż zapraszam was na bonusowy odcinek z Zagrajmy w Medieval na PlayStation 4. Więc na czym ten odcinek będzie polegać? Otóż przez cały film będziecie tutaj słuchać książki i opisu postaci, które w całej grze występują. Początkowo chciałem to okraszyć jakimś swoim komentarzem do tych opisów, ale myślę, że lepiej będzie jak wy to przesłuchacie i napiszecie na dole, co o tym sądzicie. A nóż widelec, może czegoś ciekawego się dowiecie i później to wykorzystacie. Z ciekawości, nagrywam to 6 listopada, Medieval skończyłem nagrywać pod koniec października, a teraz spójrzcie sobie na datę przesłania tego filmu. Jak zwykle nie zawodzę i jak zwykle jestem szybki niczym Robert Kubica. Dobra, złośliwości na bok. Zapraszam was zatem do przesłuchania. Miłego dnia, tygodnia, dzionka, nocy wam życzę i do następnych serii na kanale. Elo, trzymajcie się, cześć. Nasz kościany bohater odrodził się w tej epoce cudów. Za życia był wstrętny, tchórz, oszust, rozbójnik, a może rozpustnik, nie pamiętam. W każdym razie wygląda na to, że obudził się odmieniony. Może zdoła odkupić swe winy? Za rok powinien ostrożniej obchodzić się z tą swoją czarną magią. Nasz kościany bohater odrodził. Morten bardzo ucieszył się na wieść o śmierci Dana. Jasne, początkowo miał sporo prac domowych, ale teraz ma cały dom dla siebie i może robić co chce. Oczywiście powrót Dana do życia był dla niego szokiem, ale Morten uczyni wszystko, by chronić swego współlokatora i jak najszybciej zaaranżować jego powrót w mroczne trzewia ziemi. Możesz sobie wyobrazić, jak nudno byłoby być istotą myślącą, a nawet mądrą, i utknąć na stałe na murze. Nic dziwnego, że są gburowaci. Zabijają czas, podsłuchując, plotkując i obmawiając wszystkich dziwnie wyglądających awanturników, którzy tędy przechodzą. Najwięksi bohaterowie Galomer zostali wyróżnieni w sali bohaterów. To ekskluzywny klub, a jego członkiem można zostać tylko przez dokonanie najdonioślejszych czynów. Kto rządzi tym miejscem? Nie wiemy. Jak bohaterowie spędzają wieczność? Nie wiemy. Ale wierz mi, że ci bohaterowie to najlepsi z najlepszych i zasłużyli na każdą spędzoną tu chwilę. Nawet w średniowieczu istniały automaty do sprzedaży, które pozbawiały naiwnych bohaterów ich złota. Sprytni klienci mogą załapać się na rabat, tylko nie pytaj kupca, jak zdobywa swoje towary. Chochliki z mauzoleum na wzgórzu miały dość niekończących się prób upiora i schowały mu jego partyturę. Jak większość chochlikowych planów, skończyło się to w opłakany sposób. Upiór wciąż uderza w klawisze, ale wyraźnie słychać, że improwizacja nie jest jego mocną stroną. Ten potężny wąż został w jakiś sposób zwabiony do maleńkiej skrzyni i uwięziony przez ludzi wynajętych przez króla Peregrina. Możliwe, że była to magiczna skrzynia, bo taki wielki wąż nie mógłby się w niej zmieścić. Ale nieważne, król wierzył, że uwięził złego węża z Galomer, a tak naprawdę schwytał łagodnego władcę węży Kalkatura. Katura zapewne mocno uściska osobę, która go uwolni, a jeszcze mocniej wrogów. Czterokrotna zdobywczyni nagrody najweselszej wiedźmy w Galomer. Wartilda prowadzi dobrze prosperujące przedsiębiorstwo handlu miksturami i zbija na nim niezłe kokosy. Reszta wiedźm jest zazdrosna. Pewien posąg, co Jack go wołali, do zagadek niezwykle się palił. Dan raz w ogród wszedł, którego ów Jack strzegł, a powinien był się szybko oddalić. Ten niegdyś uwielbiany burmistrz, który był w swych najlepszych latach krzepkim awanturnikiem,
ukradł mroczny artefakt z wieży Zaroka, gdy zhańbionego czarnoksiężnika wygnano z królestwa. Gdy Zarok powrócił, był tak rozjuszony, że zniszczył całe miasto i zamienił wielu z jego mieszkańców w kozy. Po tym wydarzeniu poparcie dla burmistrza gwałtownie spadło. W tej chwili ma niewielkie szanse na reelekcję, choć zdaje się, że w tych czasach wszystko jest możliwe. Emelda kiedyś należała do cieszącego się złą sławą sabatu z cmentarnego wzgórza, ale została wygnana przez siostry, gdy uparła się przy używaniu wspólnego kotła do przygotowywania swego niesławnego cuchnącego wywaru. Teraz mieszka w zaczarowanej ziemi, gdzie nikt nie narzeka, a jeśli ktoś to robi, ona zamienia go w ropuchę. Tylko błagam, nie lisz tych ropuch. Wróżki to dumna i nadobna rasa, która rządziła światem pod ziemi aż do pamiętnego dnia, w którym królowa mrówek napadła na ich krainę. Szczerze mówiąc, nie wiemy, dlaczego mrówki je uwięziły, ale z jakiegoś powodu magia wróżek nie działa na owady. Moim zdaniem to dziwne, ale to nie ja wymyślam zasady. Subaquaticus pachydermis draconus. Jeden z największych cudów natury, który występuje tylko w jednym miejscu, w jeziorach Galomer. Te łagodne stworzenia powstały z przypadkowego spotkania słonia i smoka. Miłość naprawdę nie zna granic. Czy to dobrzy ludzie? Dzięki ich charówce na polach jedzenie trafia na talerze w całym kraju. Ale za jaką cenę? Czy zmutowane dynie mogły powstać w wyniku przymuszania niewinnych dyń do pożerania ich bliźnich? Czy ochrona własnych upraw może być usprawiedliwieniem dla rozmieszczania morderczych strachów na wróble? Kto przemówi w obronie wilków? Ocal ich, jeśli chcesz. Decyzja należy do ciebie. To stado ptasich muszczków do niczego się nie nadaje. Nawet na karmę dla mrocznych demonów. Rolnicy są bardziej sycący. Może będziesz musiał polegać na ich tępych umysłach, ale zrób to dopiero w ostateczności. Mądry król Peregrin, tak mówili. Ale poważnie, facet wysłał swoją całą armię do walki z nieumarłymi, a na jej czele postawił ciebie. Czy tak robi mądry człowiek? Jednak udało się wygrać tę bitwę bez ciebie, ale właściwie dla króla Peregrina nie miało to znaczenia. Zmarł kilka dni później, zadławiwszy się brukselką. Podobno jego duch wciąż włóczy się po nawiedzonych ruinach, późno w nocy przemierza korytarze i kaszle kawałkami brukselki. Moim zdaniem ta historia dobitnie pokazuje, że nikt nie powinien jeść brukselki. Ptaki lubią tylko jedną osobę w życiu. Nie wiedzieć czemu ten lubi Dana. Ten padlinożerca szukał zwłok do zjedzenia, a zamiast tego znalazł przyjaciela. Cóż za urocze spotkanie. Ci goście byli nieumarli, jeszcze zanim zrobiło się to modne. Twój mózg być może już dawno zgnił, ale oni i tak go zjedzą. Parę ciosów powinno osłabić ich zapał. Tylko nie spudłuj, to byłby wstyd. Najwięksi fani Dana nie mogą wyciągnąć pomocnej dłoni, ale pójdą za tobą choćby na koniec świata, a przynajmniej na koniec cmentarza. Te gargulce strażnicze nie są zbyt rozmowne. I nawet nie myśl o słuchaniu ich śpiewu, chyba że lubisz rock'n'rolla. Bam, 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 truch! Miałeś kiedyś taki dzień, że wyszedłeś z domu pełen entuzjazmu i chęci do działania, ale okazało się, że zostawiłeś w domu coś naprawdę ważnego? Bo wiesz, te istoty czują się tak przez cały czas. Za czasów króla Peregrina chochliki często trzymano jako służbę domową. Niestety to były okrutne czasy i wielu panów fatalnie je traktowało. Nic więc dziwnego, że te sprytne stworzonka sprzymierzyły się z Zarokiem.
O poranku, w dniu bitwy pod Galomer, wszyscy ludzie króla Peregrina obudzili się w domach bez chochlikowej służby. Wraz ze sługami zniknęła cała bielizna w królestwie. Nigdy wcześniej szarża armii nie została tak gwałtownie rozbita, jeszcze zanim bitwa się zaczęła. Czy natura nie jest wspaniała? Ta śliczna wilcza rodzina znalazła swój szczęśliwy dom na cmentarzu. 6 uroczych, wiercących się szczeniąt czeka w legowisku na powrót mamuśki z pysznym, świeżym mięsem. Cóż, może mięso z cmentarza nie jest zbyt świeże, ale przynajmniej można je zdobyć łatwo i bezpiecznie. Ale powiem ci, że w innych zakątkach Galomer mściwi chłopi polowali na te wspaniałe zwierzęta i omal nie doprowadzili do ich wyginięcia. Na szczęście, ta ostatnia szczęśliwa rodzinka jest tu, gdzie panuje cmentarna cisza i spokój. Tutaj nie grozi jej żadna krzywda. Ci słomiani ludzie wirują w kółko. Połączyli siły z wronami, żeby chronić ojczyste pole kukurydzy przed obcymi, których witają z gorącym, wirującym uczuciem. Biedni chłopi nie mają łatwego życia. Liczba mieszkańców Galomer spada, a wraz z nią popyt na produkty rolne. Nic dziwnego, że chowają się w stogach siana. Okaż im trochę współczucia i pozwól, by dźgnęli cię parę razy, dobrze? Chochliki, przebiegłe złodziejaszki, skonstruowały te potężne maszyny, żeby kraść chłopom zbiory. Moim zdaniem lepiej wyszłyby na masowej produkcji tego sprzętu i sprzedawaniu go rolnikom. Ale co zrobić? Złodzieje muszą kraść. To nietoperze wampiry. Właściwie to po prostu nietoperze, ale kąsają, więc mają w sobie coś z wampirów. Te niegdyś łagodne dynie padły ofiarami toksycznego wpływu dyniowego króla. Nadal są smaczne. Trzeba je tylko przekonać, żeby cię nie zamordowały. Ale może spójrz na świat z ich perspektywy. Jak byś się czuł, gdyby ktoś chciał wydłubać ci mózg łyżeczką i wyciąć na twarzy wielki, głupawy uśmiech? Te maleńkie bomby zostały dopiero co zerwane i bardzo chcą dorosnąć. Już nie mogą się doczekać, kiedy rozrzucą swe dyniowe nasienie. Zahipnotyzowani mieszkańcy niegdyś tętniącego życiem miasta. Chętnie zaproszą cię na herbatę, ale jeśli zechcą pożyczyć łopatę, lepiej im odmów. Drużyna mechanicznych zbirów Zaroka, stworzona głęboko w mieście szaleństwa, ale oczywiście wyprodukowana w Chinach. Zbirów napędza węgiel, który mają w brzuchach. Jednocześnie piecze się doskonały szponder. Duchowni, uczniowie głównego mnicha, oszaleli, gdy ich pan zniknął i musieli słuchać ciągłego bełkotu Jacka. Ostry dźwięk dzwonu ogłasza im, że zjawił się nieproszony gość. A może to znaczy, że czas na kolację? A może jedno i drugie? Ludzie rzadko zastanawiają się, jak trudno jest przyciąć świadomy krzak. A nawet nie wspomnę o tych, które zieją ogniem i wolą stanąć w płomieniach, niż wystąpić w twojej najnowszej kompozycji roślinnej. Niestety, ogrodnicy z Galomer są niedoceniani. Po zniknięciu głównego mnicha ci pacjenci wpadli w amok. Nie wiemy dokładnie, co wywołało ich szaleństwo. Może magia, może księżyc, a może wszyscy polizali ropuchy. Naprawdę, nie można lizać tych ropuch. Trujący pyłek chroni te rośliny przed drapieżnikami. Na wszelki wypadek strzelają nim do wszystkiego. W tych czasach ostrożności nigdy za wiele. Czy starożytne smoki naprawdę ewoluowały w coś takiego? Przerażający przodkowie tych stworzeń spaliliby się ze wstydu. Nie lisz ich grzbietów, przez to można skończyć w wariatkowie. Serio, nie rób tego! To jedne z najgorszych, najbardziej morderczych stworzeń, jakie kiedykolwiek nękały tę krainę. Na szczęście, setki lat temu pewien wielki bohater zamknął je w hermetycznej krypcie. Nie martw się, jesteśmy bezpieczni. Tylko kompletny głupiec chciałby je uwolnić. Oj, proszę, powiedz, że tego nie zrobiłeś.
Mrówki to fascynujące stworzenia. Wiesz, że są równie stare jak dinozaury? Że rozmawiają, używając substancji chemicznych i że mają umysł roju. I choć zwykle są pracowite jak mrówki, też pewnie chciałyby czasem usiąść i odpocząć. Najcięższa piechota, która zupełnie nie nadawała się do walki w bitwie pod Galomer. Wielu wojowników padło ofiarami głębokiego błota, a nie mieczy i włóczni. Ci nieumarli rycerze są najskuteczniejsi, gdy szarżują ze wzniesień lub są wystrzeliwani z katapult. Wszędobylskie macki strażnika Bagien, który podobno żyje głęboko pod powierzchnią wody. Jest zbyt nieśmiały, żeby pokazać swe liczne oblicza, ale bardzo lubi się przytulać. Czasami przytula się trochę za mocno. Ziemia starożytnych pól bitewnych, użyźniona przelewaną przez wieki krwią, wyrzuca z siebie ciała tych nieszczęśników. Ich walka powinna dobiec końca już dawno temu, jednak oni wciąż maszerują, dumnie stawiając czoła żywym. Ci sfrustrowani tchórze uciekli kiedyś z pola bitwy i teraz są na nim uwięzieni. Przez wieczność będą przeżywać najbardziej wstydliwą chwilę swego życia. A wieczność to bardzo długi czas. Nie ma lekko. Zdaje się, że bycie martwym to niekoniecznie dobra zabawa. Te podskakujące potwory zwabiają naiwnych rybaków w pobliże wody, by wciągnąć ich w wodną otchłań. W Galomer nie ma czegoś takiego jak łatwy posiłek, przynajmniej nie dla ludzi. Ochrona w porządnych pancerzach. Strażnicy Galomer powinni bulić więcej za ich usługi, jednak te skorupiaki nie zamierzają nigdzie się ruszać. Te wodne dziwolągi zamieszkały w zatopionym mieście Melomit. Spędzają tu większość dni, składając rytualne ofiary podłemu starożytnemu bóstwu. Moim zdaniem nie należy się wtrącać. Pechowa wyprawa górnicza mieszkańców Melomit doprowadziła do tragicznego i brutalnego odwetu ze strony nosorożcotaurów. Po tych wydarzeniach weszły w stan hibernacji. Nic nie drażni ich bardziej niż przedwczesna pobudka, a dla nich każda godzina przed 14 to za wcześnie. Nie lituj się nad tymi głupcami. Niegdyś byli najpodlejszymi zbrodniarzami Galomer. Po śmierci są równie straszni jak za życia. Przyszło nam żyć w świecie, w którym winni zabijają niewinnych. Ci powolni ciekawscy są mocno poplątani. Kiedyś należeli do elity Galomer, a teraz kroczą u boku zwykłych trupów. Śmierć łączy wszystkich. Ten złośliwy wąż zawsze był uważany za gorszego z rodzeństwa. Kalkatura zawsze był ważniejszy. Cóż, skoro nikt nie chce oddawać mu czci, to nie będzie żadnych czcicieli. Tępi strażnicy nadal bronią króla Peregrina. Nie mów im o jego śmierci, to by ich dobiło. Ci rycerze, wyszkoleni w posługiwaniu się małą bronią, muszą rzucać swym orężem, ponieważ mają małe rączki. Kamienne golemy cieszyły się kiedyś największym wzięciem w ochronie zamku. Król Peregrin był jednym z pierwszych, którzy kupili sobie dwa takie do straży przybocznej. Oczywiście znana jest zasada, że zawsze należy unikać pierwszej generacji nowego sprzętu. Gdy golemy zaczęły deptać wszystkich i wszystko wokół, producenci musieli wycofać produkt z rynku. Niestety, król Peregrin nie otrzymał wiadomości o możliwym zwrocie towaru, ponieważ zmarł. Więc jego golemy nadal stoją na warcie i wciąż depczą. To tchórzliwe wilki morskie lubujące się w plądrowaniu. Nigdy nie narzekają, nawet podczas sprzątania pokładu z latrynami. Są bezwzględnie posłuszni, nawet nie ożywają bez rozkazu. To prawe ręce kapitana piratów, choć sami nie mają prawych rąk. Ich największa zaleta? Nie stanowią poważnego zagrożenia dla pozycji kapitana.
Czas naprawdę leci. Te nakręcane szkodniki pozbawią cię kolejnych minut twego życia z każdym wymachem swych wskazówek. Gdy spojrzysz im w tarczę, zobaczysz godzinę swej śmierci. Ale dla ciebie to żadna nowość. Do czego niby służy latające oko bez latającego mózgu? I jak ma meldować o tym, co widzi, skoro nie ma latających ust? Chyba dlatego próbują cię po prostu spalić. To elitarni kościani wojownicy Zaroka, wyszkoleni przez samego lorda Kardoka. Broń śmiertelników nie może ich zranić. Tylko cios bohatera może zniszczyć tych zatwardziałych złoczyńców. A ty, Sir Fortescue, nie jesteś bohaterem. Jeszcze nie. Podobno zainteresowanie Zaroka nekromancją wzięło się z obsesyjnej myśli o wskrzeszeniu szczeniaka, którego miał w dzieciństwie. Zastanówmy się chwilę, czy to nie tragedia? Ta nieszczęsna, udręczona dusza zawsze chciała tylko przewodzić siłą ciemności, zniewolić ludzkość i po raz ostatni porzucać piłeczkę staremu puszkowi. Zawsze mi się zdawało, że umieszczenie demona na tym witrażu było kiepskim pomysłem. Czy to nie dziwne w świętym miejscu? Co się stanie, jeśli przechodzący tędy czarnoksiężnik ożywi go za pomocą magii? Pytałam, ale czy ktoś mnie słuchał? Tak, może ma słabą szczękę, ale jeśli wydaje ci się, że zniszczenie jego mrocznego serca będzie łatwe, to się grubo mylisz. Ostatnia linia obrony przed niespokojnymi truposzami. Dzięki nim kościane istoty nie uciekają do krainy żywych. To najlepsi przyjaciele człowieka, ale nie Dana. Ten złowrogi okaz to przerażające przypomnienie o niebezpieczeństwach konkurencyjnej uprawy warzyw i ma straszliwy wpływ na niegdyś spokojne dynie. Magia Zaroka stworzyła najlepszą superżywność. To upiorne warzywo spragnione solidnej zadymy. Ona to nie tylko nogi. Jest tam cała ptasia matka. A nikt nie ceni swych jajek bardziej niż ona. Kiedyś mogą wykluć się z nich piękne pisklęta. A może piękne worki złota? Albo worki złotych piskląt? Kto wie? Dla tych demonicznych sióstr wszystko jest współzawodnictwem. Kiedy nie patroszą intruzów, uwielbiają grać w szach. Nigdy nie dowiemy się, która jest lepsza. Zawsze jedna z nich wywraca stół. To twarda owadzica, choć zwykle pozwala, żeby walczyli za nią jej żołnierze. To plująca kwasem królowa, gotowa walczyć do ostatniego tchu w obronie swego potomstwa, rozwijającego się wewnątrz jej worka jajowego. Przydałaby się śluza, przez którą mógłbyś ją stąd wyrzucić. Może ostatni żyjący smok? To straszliwy, nieustraszony stwór, nie mający żadnych słabych punktów oprócz pęknięcia czaszki, którego doznał po gwałtownej pobudce i uderzeniu głową w sklepienie jaskini. Dobrze, że nikt się o tym nigdy nie dowie. Na smoki polowano kiedyś dla ich krwi, która rzekomo daje moc dziania ogniem. Samotność tego smoka nie wynika z lęku przed myśliwymi, ale z obezwładniającego strachu przed kontaktami towarzyskimi. Czempion Zaroka brał udział w niezliczonych bitwach, uzbrojony tylko w łuk z trzema cięciwami, skromny cep i legion nieumarłych żołnierzy. Jest wściekły i szczerze mówiąc, zdaje się, że to wszystko zaczęło się w czasie, gdy jego rodzice zabronili mu chodzić z siostrą na lekcje stepowania. Widzisz, co z tego wynikło? Gdyby tylko wyżył się w tańcu ludowym, wszyscy bylibyśmy bezpieczniejsi.
Wszyscy psychologowie są zgodni, że ostatnia desperacka postać przyjęta przez osłabionego czarnoksiężnika, gdy zawodzą jego wszystkie sługi, mówi nam wiele o jego psychozie. Cóż ta postać mówi nam o zaroku? Nie jestem psychologiem, ale jeśli kiedykolwiek istniał wyraźniejszy przypadek dymorfizmu narcystyczno-agorafobiczno-premenstrualno-kleptomańskiego, to nie nazywam się Geraldine. Czy naprawdę można być duchem, szkieletem i piratem? Tak! Co więcej, ta halloweenowa trójca jest tak przerażająca, że awansowano ją na kapitana po zaledwie jednym buncie. Może patrzeć na innych piratów z wyższością. No cóż, jest dwa razy większy od nich. Ci straszliwi, kukurydziani łowcy są kompletnie niemi, całkowicie niewidzialni i w 100% zabójczy. To też najprostsze rozwiązanie gonionego terminami twórcy gier komputerowych, które zastosowano, żeby gracz nie szedł tam, gdzie nie powinien. Dobrej zabawy! Te szczury wyglądają na niegroźne, ale mają malutkie paluszki i zapewne planują coś strasznego. Każdy zgnieciony przez ciebie szczur to akt zdrady wymierzony w wielkiego szczurzego króla Deroka.